Witam wszystkich bardzo serdecznie na Narodowym Czytaniu w gminie Biała Podlaska. W bardzo kameralnym gronie, ale jakim gronie? Na początku wysłuchamy fragmentów, krótkich fragmentów nadniemne. Następnie uhonorujemy zwycięzców konkursu, ponieważ ogłosiliśmy konkurs na fotografię. I mamy te piękne fotografie, więc wręczymy nagrody. Na zakończenie obejrzymy jeden odcinek, kontynuację filmu nad Niemnem, żeby was zaciekawić, żebyście sięgnęli i do filmu, i do książki. I ja tak jak wczoraj tak myślałam o tym spotkaniu, pomyślałam, poszukam jakichś ciekawych cytatów. No i coś takiego znalazłam. Myślę, że warto właśnie poczytać, wziąć to do siebie. To jest to, co mi się akurat spodobało. Zawsze jest pora i widzieć, i mówić prawdę. Wszyscy my kołki jednego płota i stworzenia czasowe. Co tam? Ja panience powiem, że nie trzeba nadmiar troskać się i smęcić. Są na świecie złe ludzie, są i dobre. Podczas smęt zdobywa, a podczas może być i wesoło. Najgorsza to jest rzecz, kiedy człowiek nie robi, a tylko o swoich biedach myśli. Głęboko trzeba kopać, aby wodę znaleźć. A tym bardziej człowieka, żebyś nie wiedzieć, wiele lat z nim przebywał, jeszcze wszystkich skrytości jego nie rozpoznasz. Tedy gorsze mnie zwierzęta, bo i między zwierzętami swój swego zna. Wilk wilka nie pożera i kruk krukowi oka nie wykole. Dzień był letni i świąteczny. Wszystko na świecie jaśniało, kwitło, pachniało, śpiewało. Ciepło i radość lały się z błękitnego nieba i złotego słońca. Radość i upojenie tryskały znad pól porosłych zielonym zbożem. Radość i złota swoboda śpiewały chórem ptaków i owadów nad równiną w gorącym powietrzu, nad niewielkimi wzgórzami, w okrywających je bukietach iglastych i liściastych drzew. Z jednej strony widnokręgu wznosiły się niewielkie wzgórza z ciemniejącymi na nich borkami i gajami. Z drugiej wysoki brzeg Niemna, piaszczystą ścianą wyrastający z zieloności ziemi, a koroną ciemnego boru odeżnięty od błękitnego nieba. Ogromnym półkolem obejmował równinę rozległą i gładką, z której gdzieniegdzie tylko wyrastały dzikie, pękate grusze, stare, krzywe wierzby i samotne, słupiaste topole. Na równinie ukazały się dwie kobiety. Zboczyły z nas z prostej drogi i chwilę jakąś przebyły w jednym z rosnących na wzgórzach borków. Jedna z nich niosła ogromną więź leśnych roślin. Druga kobieta, zamiast kwiatów, trzymała w ręku niepospolitej wielkości chustkę, która za każdym jej szerokim i zamaszystym krokiem, kołysząc się wraz z długim ramieniem, powiewała jak sporej wielkości chorągiew. Kobieta z chustką była niezwykle wysoką, a wysokość tę zwiększała jeszcze chudość jej ciała, które przecież posiadało szkielet tak rozrosły i silny, że pomimo chudości ramiona jej były szerokie i wydawałyby się bardzo silnymi, gdyby nie miało przygarbienie pleców i karku objawiające trochę znużenia i starości. Kobietę z kwiatami trudno byłoby nazwać od razu panną z wyższego towarzystwa albo też dziewczyną z niższych warstw wiejskiej ludności. Wyglądała trochę na jedno i na drugie. Wysoka, choć znacznie od towarzyszki swojej niższa, ubraną była w czarną, wełnianą suknię, bardzo skromną, która jednak wybornie uwydatniając jej kształtną i silną w ramionach szeroką, a w pasie cienką kibić, zdradzała znajomość żurnalu mody i rękę biegłego krawca. W wyprostowaniu jej kibici, w delikatności cery, czuć było także manierę i cieplarnię. Ale w zamian ruchy jej i gesty sprzeczały się z całością jej osoby trochę popędliwości, jakby przybranej rubaszności.
Nie miała ona przy tym na sobie ani kapelusza, ani rękawiczek. Prędko idąc, aby szerokim krokom towarzyszki swej wyrównać, z zajęciem i prawie z miłością przyglądała się ona uzbieranej przed chwilą więzi roślin. Śmiała się ze słów towarzyszki swej, która idąc wciąż prędko i wielkimi stopy swymi z wysoka i mocno o ziemię uderzając, grubym, nieco ochrypłym przez brak oddechu, często przerywanym głosem, ciągnęła w boku jeszcze rozpoczęte opowiadanie. Od tu, powiadam ci, w tym samym miejscu, pomiędzy tymi wzgórkami, te głupie chłopy wzięli mnie za cholerę. Może nie wierzysz, słowo honoru, prawdę mówię, jeszcze wtedy nie byłaś w Korczynie. Jeszcze mała byłaś, bo była to właśnie wtedy, kiedy ojczulek twój z tą Francuzicą romansował. Wieczna głupota moja. Co tam? Niech cię na to nie zważa. Ja już wiem dobrze o wszystkim i z przeszłością oswoiłam się zupełnie. Przecież ciocia nie przesłośliwość pewno. Co tam? Jakże to było z tą cholerą? Ot, jak było. Z kościoła wracałam, tak jak i teraz. A śpieszyłam bardzo, bo Emilka była chorą i goście mieli na obiad przyjechać, więc leciałam co tchu. Wprost przez pole, które wtedy ugorem stało, przez puste zagony, co dam krok, to półtora zagona przesadzę. Wprost jakbym nad ziemią leciała, a miałam na sobie zieloną suknię. Jeszcze wtedy kolorowe suknie nosiłam. Kapelusz taki, ot, słomkowy zdjęłam i dla ochłody machałam mu sobie przed twarzą. Uff, nie mogę. Cholera wtedy grasowała po świecie, w naszych stronach jej jeszcze nie było, ale ludzie lękali się, aby nie przyszła. Otóż, kiedy mnie chłopi wracający z kościoła zobaczyli tak lecącą polem, jak narobią krzyku, płaczu. Jedni zaczęli uciekać, biec tak prędko, jakby ich diabeł gonił. Drudzy popadali pośród dróg na kolana i nóż żegnać się, czołami bić o ziemię, pacierze głośno mówić. Cholera! Krzyczą. Ot i już bierze nam na zgubienie. Ale, odpowiadają drudzy, już to nieco innego. Cholera i koniec. Wielka taka, że głową nieba dostaje, w zielonej sukni i złotą łopatą macha. I cóż stało się potem? A cóż, daremnie ekonom, który jak raz wtedy wracał też z kościoła, i bohaterowicze, którzy mnie kiedyś znali, z bliska nawet znali, perswadowali chłopom, że to nie była cholera, tylko panna Marta Korczyńska z Korczyna, kuzynka pana Benedykta Korczyńskiego. Tak, bym się zmęczył, moja Emilciu, że już trochę odpocząć muszę. Niech tam sobie ekonomii i robotnicy poczekają. A jak fabranci, przy tobie posiedzę. Uff, te żniwa. Nim je człowiek przebędzi, sto upałów go spali i sto strachów po nim przejdzie. Ja także. Czuję się bardzo zmęczona upałem. Co tam ten upał? Fizyczną przykrość każdy znieść może, jeśli jest przy tym spokój. A cóż cię znowu tak bardzo niepokoić może? Zawsze mnie o to pytasz. Zawsze ci wszystko odpowiadam i zawsze pytasz znowu. Tak niezdolną jestem do zrozumienia i zapamiętania wszystkich twoich kłopotów i interesów. Jednakże rzeczy to są bardzo zrozumiałe i do zapamiętania łatwe. Bo do końca życia chyba nie zapomnę, w jakim byłem strachu, kiedy przeszłej jesieni z powodu złych zbiorów nie mogłem na czas zapłacić bankowej raty. Wszakże już Korczyn opisywać miano. I ledwie, nieledwie dostawszy pieniędzy, piorunem z nim do Wilna leciałem. Całą przeszłoroczną jesień
wiłem się jak ryba w wodzie. Nie daj Boże takiej drugiej jesieni. Mnie także zeszłoroczna jesień wcale nie wesoło przeszła. Chorowałam na zapalenie oskrzeli i sama byłam w domu, jak pustelnica. Bieda z twoim złym zdrowiem. Prawda, że 2 miesiące prawie nie byłem w domu, a przez ten czas te kilka dni chorowałaś obłożnie. Ale przecież sama nie byłaś. Miałaś przy sobie Pannę Teresę, Martę, Justynę, dzieci, a nawet pan Ignacy mógł cię muzyką swoją rozrywać. Jakaż to pustynia? Ja ciągle żyję na pustyni. Czy panienka potrzebuje czego? Może drogę dokąd pokazać? Lub robotnikom pana Korczyńskiego coś powiedzieć. Oni tam, za górką. Dziękuję. Wyszłam na przechadzkę i sama nie wiem, jakim sposobem aż tutaj zaszłam. Ta ścieżka przyprowadziła. Ale to nic, że panienka tak daleko od dworu zaszła. Można wrócić krótszą drogą, tamtędy. Między Owsem trzeba iść i wyjdzie się na wprost okolicy. A stamtąd to już do dworu krótka droga. Pani Jan Bohaterowi? A jakże? Skąd panienka wie, kto ja jestem? Pana czasem. Ciotka Marta mówiła mi o ojcu i stryju pana. Pewno o stryju Anzelmie, bo on kiedyś dobrze znał pannę Martę. I ja też kiedyś w Korczynie bywałem. Ojciec mnie tam brał ze sobą, ale już potem nigdy nie byłem. Czego chodzić, kiedy żadnej przyczyny nie ma? Prędzej bym śmierci spodziewał się w tym momencie, niż panienkę wśród pola zobaczyć. Wszyscy mówili, że dziś we dworze bal. Nie wesoło mi było na tym balu, wolałam iść w pole. Ja to już dawno wiem, że panience nie zawsze tam bywa wesoło. Ludziom gąb nie zatknąć, a i twarz człowieka wygada czasem, co się w sercu kryje. Jaś panienkę choć z daleka, a często widuję. Może panienka gniewa się na mnie, że tak śmiele powiedziałem. Panienka i wiedzieć o tym nie może, że ja na panienkę czasem patrzę i różne myśli przychodzą mnie do głowy. Słonko małego ptaszka nie widzi, jednakowoż on śpiewać zaczyna, kiedy ono wzejdzie. I nikt jemu tego zabronić nie może, bo choć on w niskim krzaku mieszka, ale swoje śpiewanie i swoją wolność ma. Co tam? Ja panience powiem, że nie trzeba nadmiar troskać się i smęcić. Są na świecie złe ludzie, są i dobre. Podczas smętno bywa, a podczas może być i wesoło. Najgorsza to jest rzecz, kiedy człowiek nic nie robi, a tylko o swoich biedach myśli. Za pomysłowość i wkład w pracę.